Siemaneczko wszystkim, z tej strony Jankes. Dzisiaj takie małe przesłanie, czy musimy się trzymać stricte naszego planu treningowego. No niekoniecznie, przykład dzisiaj poszedłem na siłownię robić siłówkę. No ale niestety czułem się jak totalne, że tak powiem, gówno. Zero siły, zero chęci, jeszcze ból głowy do tego. No ale mówię, zrobię, no co, jest plan, trzeba go wykonać. Pierwsze ćwiczenie, pierwsza seria. Biorę ciężar, który zawsze powinienem wykonać, 5 powtórzeń. Robię 3 powtórzenia, no i co wtedy? No niestety, ale no nie ma sensu dalej ciągnąć tego planu, bo nie wykonam 1/3 założeń, których powinienem zrobić. Dlatego szybka zmiana, przeszedłem do treningu, który powinienem wykonać jutro, mianowicie hipertrofia. Trening lżejszy, większy zakres powtórzeń, no i co? W efekcie wykonałem cały, może nie był taki jak powinien być, ale na pewno lepszy w przeciwieństwie do treningu siłowego, który by był całkowicie nieudany. Dlatego nie trzymajcie się stricte planu, jeżeli czujecie, że to nie jest wasz dzień, nic na siłę. Zróbcie lepiej jakiś lżejszy trening, ale żeby był on wykonany na 100%, niż na siłę cisnąć tę siłówkę. A w nagrodę dzisiaj Master Taster, czy jakoś tak, lody są boskie, ale były już wcześniej zaplanowane, więc wszystko się wlicza. No i mała nagroda za dzisiejszy dzień. Także pozdro.